Bardzo, bardzo jest mi miło być tutaj. Fantastyczny czas uwielbienia. Bardzo mi się podobała ta druga pieśń o cymbałach i strunach. Jedno mam pytanie. Co to są jaworki? To mnie zaintrygowało, ale piosenka jest fantastyczna i na pewno nagrałem ją sobie i spróbuję być może coś u nas zrobić. Nazywam się Franciszek Kozub. Jestem, właściwie muszę powiedzieć, z Jastrzębia, chociaż nie mieszkam w Jastrzębiu, mieszkam bliżej Rybnika. Natomiast jestem jednym z zespołu starszych w naszym zborze. Przywożę wam bardzo serdeczne pozdrowienia od pastora Leszka, jego żony Gosi i całej społeczności jastrzębskiej, która tam się spotyka. Wspominamy was bardzo, bardzo zawsze ciepło. No i powiem wam, jestem bardzo zaszczycony, że mogę tu być, że mogę się z wami podzielić słowem, które przygotowałem na dzisiaj. A temat, który chciałbym was dzisiaj zainspirować, będzie dotyczył naszego duchowego życia. Naszego życia w Chrystusie, naszego życia jako Kościół. Nazwałem moją usługę system podtrzymywania życia. Czyli tak naprawdę chciałbym dzisiaj powiedzieć o tym, o grupach, ale grupy to jest tylko narzędzie. Natomiast tak naprawdę to, co za sobą niosą grupy, to jest właśnie system podtrzymywania życia. Jest to system, który możemy go porównać do systemu, który stosują astronauci. Bez tego systemu podtrzymywania życia astronauta nie wyjdzie w przestrzeń kosmiczną. Bez systemu podtrzymywania życia nurek nie wejdzie w głębinę Ziemi. Bez systemu podtrzymywania życia chirurg nie zacznie operacji i nie zacznie wchodzić w organizm człowieka. Żołnierz bez systemu podtrzymywania życia nie zostanie wysłany w bój, nie zostanie wysłany w niebezpieczną sytuację, ponieważ musi mieć za sobą system, musi mieć za sobą ludzi, którzy będą go wspierać. Tym najmniejszym zespołem w wojsku, który otacza żołnierza, jest drużyna. I jednym z takich praw, które chciałbym, by zostało w naszych umysłach, jest ta prawda. Bóg nie chce, abyś przeżywał swoje życie sam. Bóg nie chce, abyś sam szedł przez życie. Także twoje życie chrześcijańskie. Bóg nie chce, abyś zostawał sam ze swoimi wyzwaniami, kryzysami, problemami, lękami, o których dzisiaj tutaj mówiliśmy, presjami, którymi jesteśmy poddawani, czy tragediami. Potrzebujemy innych ludzi wokół siebie, kochani. I to chciałbym dzisiaj bardzo mocno zaznaczyć, żebyśmy to mogli zrozumieć. Potrzebujemy ludzi wokół siebie. Kiedy Bóg stworzył człowieka, na samym początku, pamiętamy, Bóg powiedział takie znamienne słowo. Nie jest dobrze, aby człowiek był sam. I to słowo nie dotyczy tylko małżeństwa, które najczęściej kojarzymy z tym słowem. Ale to słowo dotyczy także naszego życia w ogóle. Potrzebujemy ludzi wokół siebie, potrzebujemy relacji. Innymi słowy, razem jest lepiej. Nawet jeżeli spojrzymy na nasz organizm, nasze ciało, w naszym ciele także istnieje system podtrzymywania życia. Nasze ciało składa się z milionów komórek, które tworzą ten system podtrzymywania życia. Życie naszego organizmu mieści się w komórkach. Nie jesteśmy jedną gigantyczną komórką, ale mamy tych komórek setki tysięcy, miliony i one stanowią o naszym życiu. I kochani, chciałbym przenieść tą prawdę na naszą duchową stronę, na nasz duchowy grunt. Tak samo dzieje się w naszym duchowym życiu, w życiu Chrystusa. Potrzebujemy
jeden drugiego. Potrzebujemy ludzi wokół siebie. Chciałbym powiedzieć, życie w Chrystusie również mieści się w komórkach, w małych grupach. Kościół rozwija się w grupach, Kościół spotyka się w grupach, a w niedzielę, w tym, można powiedzieć, tłumie, jakim my stanowimy, Kościół spotyka się po to, aby świętować, aby uwielbiać, aby cieszyć się. O ważności małych grup mówił także Pan Jezus. Pamiętamy takie Jego znamienite słowo, które powiedział w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale. Powiedział, gdzie dwóch lub trzech spotyka się, tam ja jestem pośród nich. I to właśnie jest grupa, o których ja dzisiaj chcę mówić. Tam jest, gdzie dwóch lub trzech moich naśladowców, albo gdzie dwóch lub trzech moich naśladowców i poszukujących Boga, tam ja jestem pośród nich. Tak mała może być grupa. I dzisiaj, bo to na razie jest wstęp, dzisiaj chcę mówić o tym, co tak naprawdę dzieje się na spotkaniu małej grupy. Chciałbym, abyście wy z was, którzy jeszcze nie doświadczyli spotkań na małej grupie, którzy nie uczestniczą regularnie w spotkaniach małej grupy, abyście bardzo uważnie dzisiaj słuchali. A ci z was, bo wiem, że w waszej społeczności funkcjonują grupy, ci z was, którzy już doświadczyli grup, myślę, to dla was także będzie fajna powtórka. Skąd wiemy, że grupy są ważne i w jaki sposób grupy powinny działać? Wiemy o tym oczywiście ze Słowa Bożego, z Pisma Świętego. Ja tutaj przygotowałem parę wersetów, do których będę nawiązywał, więc jeżeli macie Biblię ze sobą, to świetnie, otwórzcie je. Jeżeli nie, to można sobie przeczytać fragment, do którego będę nawiązywał. Można go przeczytać na slajdzie. Paweł pisze do Tymoteusza takie słowo. Pragnę bowiem, abyś wiedział, jak kierować domem Bożym, który jest kościołem żywego Boga, filarem i podporą prawdy. Te słowo mówi nam jedną prawdę. Mianowicie to, że ta wiedza, w jaki sposób kierować kościołem, nie jest jakaś automatyczna. Nie nabywa się jej w momencie, kiedy chrześcijanie wierzący zaczynają się spotykać i tworzą kościół i od razu wiedzą, w jaki sposób ten kościół prowadzić. Nasz model kościoła, model grup domowych czerpiemy ze źródła, którym są Dzieje Apostolskie. Pierwszy kościół, który powstał w Jerozolimie. I na samym początku chciałbym wam powiedzieć opowiedzieć pewną przypowieść. Dawno, dawno temu Bóg, Stwórca, stworzył kościół. Wyposażył go, ten kościół, w dwa potężne skrzydła. Jednym z tych skrzydeł były duże spotkania, na których Kościół się spotykał w świątyni, gdzie uwielbiał Boga, gdzie głoszone było Słowo. I drugim skrzydłem było skrzydło spotkań, ale innych. Spotkań po domach, w małych grupach, gdzie Kościół się spotykał po to, aby świętować, aby wzrastać, aby zachęcać się do wzrostu, aby wspólnie realizować cele, które Bóg każdemu z tych wierzących przeznaczył. I Bóg tak sprawił, że Kościół, korzystając z tych dwóch potężnych skrzydeł, szybował wysoko w przestrzeni, zbliżał się, opuszczał, szybował nad całą powierzchnią ziemi. Potrafił wznosić się bardzo wysoko, aż do obecności Boga. Szybował majestatycznie nad całą ziemią. Ale żeby nie było tak słodko, to pewnego razu zły i zazdrosny wąż, który ledwo pełzał po ziemi, nie potrafił się zupełnie wnieść w górę, postanowił oszukać Kościół. I na czym polegało to oszustwo? W swojej przebiegłości postanowił przekonać Kościół, aby spróbował
latać, używając tylko jednego ze swoich skrzydeł, skrzydeł wielkich spotkań, wielkich zgromadzeń, a nie dwóch. I próby, i Kościół dał się nam mówić na to oszustwo. Zaczął próbować funkcjonować według tego oszustwa, które wąż mu podpowiedział. I te jego próby spotykały się z wielkim aplauzem tego węża, który dalej przekonywał, aby praktykował tego typu sposób funkcjonowania, bo nie mogę tutaj nawet powiedzieć sposobu latania. I oszukany w ten sposób Kościół zaczął rzeczywiście postrzegać siebie jako jedno skrzydłowe stworzenie. Kochani. I tutaj nawiązuję do pewnego rysu historycznego w historii Kościoła. Bo tak rzeczywiście miało miejsce w 300 roku naszej ery, kiedy powstał Kościół za panowania cesarza Konstantyna, kiedy Kościół stał się legalnym, jedynie słusznym wyznaniem, które było propagowane przez cesarstwo rzymskie. Jaki był efekt tego oszustwa? Skrzydło małych grup było coraz rzadziej używane. Ludzie po prostu przestali się ze sobą spotykać po domach. Stawały się coraz słabsze, aż w końcu z tego potężnego skrzydła stało się ono małym, niezdarnym kikutem. Kościół stał się tym, w co sam uwierzył, moi drodzy. Powtórzę to jeszcze raz. Kościół stał się tym, co sam uwierzył. Ten niegdyś potężny dwuskrzydłowy, jak orzeł Kościół, teraz używając tylko jednego skrzydła, jeżeli już potrafił się wznieść, to kręcił się tylko w kółko. Stworzyciel Kościoła odczuwał z tego powodu wielki smutek. Wiedział on, że tylko używanie tych dwóch skrzydeł nada temu Kościołowi właściwy sens funkcjonowania. Tak jak to Stwórca zaplanował na początku. I wiedział, że Kościół będzie zdolny tylko wtedy, kiedy będzie miał te dwa potężne skrzydła. Ale niestety Kościołowi nie udawało się poterwać w niebo. Jedynie co potrafił robić, to kręcić się w kółko. Wszelkie próby latania, używając tylko tego jednego skrzydła, pełzały na niczym. Nie mogąc latać, nie mogąc wznosić się w przestworzach, Kościół, wiecie co się zaczął robić? Zaczął coraz więcej czasu spędzać w kurniku. Zaczął obrastać w tłuszcz, stawał się coraz cięższy i cięższy, niezdolny do tego, do czego powołał go Stwórca. W końcu ten Stwórca postanowił, że musi coś zrobić. Odrodził Kościół. Wtchnął w ten Kościół nowego ducha. Odnowił ten Kościół i na nowo zaczął temu Kościołowi dawać Ducha Świętego, dawać siłę po to, aby mógł on na nowo odradzać swoje drugie skrzydło, skrzydło grup domowych. I w końcu oto Kościół zaczyna szybować, używając tych dwóch skrzydeł. I kochani, to jest oczywiście przypowieść, alegoria. Ale ona mówi o tym tak naprawdę, jak funkcjonował pierwszy Kościół w Dziejach Apostolskich. Kościół, który, jak mówią Dzieje Apostolskie w 5 rozdziale, w 42 wersecie, nie przestawał na co dzień nauczać w świątyni i po domach. Spotykać się w świątyni i po domach, aby tam głosić dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. I my, kochani, chcemy robić to samo. My widzimy, jak wielki potencjał leży w Kościele, kiedy zacznie używać tych dwóch skrzydeł, które Bóg zaprojektował dla Kościoła na samym początku, kiedy go stworzył.
I o tym chciałbym dzisiaj powiedzieć. Co tak naprawdę ma miejsce na spotkaniach grup domowych? W jaki sposób my, jako wierzący, naśladowcy Chrystusa, możemy skorzystać z tego, że będziemy spotykać się po domach? A jest 5 rzeczy, o których chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć, których możecie skorzystać wtedy, kiedy Kościół zacznie spotykać się w małych grupach. I chciałbym wam powiedzieć, i mówię to z własnego doświadczenia, ponieważ właściwie odkąd jestem człowiekiem wierzącym, a to już jest ponad 30 lat, Bóg tak sprawił, że w moim życiu zawsze miały miejsce grupy domowe. One zaczęły się w momencie, kiedy się nawróciłem, a ja się nawróciłem w ramach odnowy w Duchu Świętym w Raciborzu i byłem częścią tamtejszej wspólnoty. I tam wspólnota bardzo mocno funkcjonowała poprzez grupy domowe. Później dołączyliśmy do kościoła. Kościoła w Jastrzębiu, tworzyliśmy kościół w Wodzisławiu. Wszędzie w tych miejscach, gdzie byliśmy, jak kościół zaczyna się spotykać, natychmiast zaczęły funkcjonować grupy domowe. Jeżeli będziemy się spotykać, to mogę zapewnić Cię, Kościele, zapewnić Was, bracia i siostry, że będziecie wzrastali w zdrowszy sposób. Ja nie chcę powiedzieć i nie chciałbym, żebyście mnie źle nie zrozumieli, że będziecie się spotykać, że żyjecie teraz w niezdrowy sposób, ale chciałbym powiedzieć, że będziecie doświadczali jeszcze zdrowszego sposobu prowadzenia waszego chrześcijańskiego, uczniowskiego stylu życia. Po drugie, będziecie się rozwijać, będziecie się przemieniać. Bo celem naszego życia, kochani, jako wierzący w Chrystusa, jest nasza przemiana. My mamy się nieustannie, cały czas przemieniać. A do tego najzdrowsze, najlepsze są grupy domowe. Będziecie się stawali kobietami i mężczyznami, takimi, jakimi Bóg chce, abyście się stawali. Zatem, co robimy na spotkaniu małych grup domowych? Bo o tym chciałbym powiedzieć. Kochani, po pierwsze, na spotkaniu grup domowych rozważamy Boże Słowo. Rozważamy Boże Słowo, ponieważ jeżeli nie ma studiowania, rozważania Biblii na spotkaniu grupy, to właściwie to nie jest grupa domowa. To może być jakieś spotkanie towarzyskie, spotkanie modlitewne czy innego rodzaju forma spotkania, ale w pierwszym rzędzie na spotkaniu grupy domowej, z małej grupy, rozważamy Boże Słowo. Dlaczego? Dlatego, że w Dziejach Apostolskich napisane jest, że oni z oddaniem trzymali się nauki apostołów. A cóż to jest nauka apostołów? Nauka apostołów to jest nic więcej jak rozważanie Bożego Słowa, Nowego i Starego Testamentu, który Bóg nam przekazał. Zobaczmy dzisiaj nasze spotkanie, jakie mamy w tej pięknej, dużej sali. W jaki sposób my tutaj w tej sali siedzimy? Siedzimy na krzesłach, prawda? W rzędzie. Kto mówi? Ja mówię, bo mam mikrofon. Czym wy możecie mówić? No, nie za bardzo, prawda? Możecie wyrażać swoje zdanie, swoje opinie, swoje odczucia, to, co do was Bóg powiedział? No nie, bo ta forma naszego spotkania nam nie pozwala. Dlatego na spotkaniu grupy domowej, małej grupy, my nie siedzimy w rzędzie. My siedzimy w okręgu, żeby jeden drugiego mógł widzieć. Na spotkaniu małej grupy nie mamy nabożeństwa, bo tam nie ma pastora, nie ma nauczyciela, nie ma wykładowcy, nie ma kaznodziei, bo tam wszyscy powinniśmy mieć możliwość wypowiedzenia się. Na spotkaniu małej grupy my mamy możliwość powiedzenia, co to Boże Słowo, które Bóg do nas kieruje, mówi do mnie. W jaki sposób ono mi pomaga, a z czym mam problem, gdzie potrzebuję lepszego rozumienia, czego nie rozumiem w tej Biblii. Ja mogę się odezwać. I na tym polega siła grup domowych, że ja mogę się odezwać. Nie mam mikrofonu, bo tam jest tylko 2, 3, 4, 5 czy może 10 osób. Studiujemy, razem rozważamy Boże Słowo.
Następnie chcę powiedzieć wam, że to rozważanie Bożego Słowa jest bardzo ważne. Wspólne rozważanie Bożego Słowa, powiem mocno, jest nawet ważniejsze od indywidualnego rozważania Bożego Słowa. Nawet ważniejsze. Dlaczego? Załóżmy, że wracając z nabożeństwa, jesteście świadkami jakiegoś wypadku drogowego. Powiedzcie mi takie pytanie. Kto jest w stanie dostrzec więcej szczegółów tego wypadku? Jedna osoba czy 6 osób? Jak sądzicie? 6 osób, prawda? Dlatego, że 6 par oczu to nie to samo, co 2 pary oczu. 6 par oczu patrzy na to zdarzenie z różnych punktów, z różnych miejsc. I kochani, to samo mamy miejsce na grupie domowej. Kiedy rozważamy Boże Słowo, to każdy z nas to Słowo Boże odbiera w inny sposób. Inaczej na nie patrzy. Dlatego, że my wszyscy mamy pewne klapki na oczach. My wszyscy mamy pewien bagaż, który nosimy. Pochodzimy z różnych rodzin, z różnych kultur, pracujemy w różnych miejscach, obracamy się wśród innych ludzi. Dlatego widzimy, postrzegamy, rozumiemy rzeczy inaczej. I to stanowi wielkie bogactwo małej grupy, kiedy wierzący się spotykają. Oczywiście chciałem wam powiedzieć, że indywidualne rozważanie, czytanie Bożego Słowa jest arcyważne. Proszę mnie źle nie zrozumieć. To jest podstawa do rozwoju duchowego i bycia uczniem. Ale rozważanie Bożego Słowa na spotkaniu grupy daje nam tą korzyść, że my możemy dzielić się i możemy rozmawiać, możemy dyskutować na ten temat. Po trzecie, chciałbym powiedzieć, że rozważanie Bożego Słowa na grupie nie wymaga, aby prowadzący, gospodarz, czy jak będzie nazwany ta osoba, u której spotyka się grupa, ona nie musi być nauczycielem. Nawet lepiej, żeby nie była nauczycielem. Lepiej, żeby nie była pastorem. Lepiej, żeby nie była teologiem. Bo my nie chcemy wykładu. I to tutaj muszę bardzo mocno podkreślić, kiedy zaczniecie się spotykać. Nie możemy mieć na spotkaniach grupy domowej kolejnego nabożeństwa. Strzeżcie się przed kolejnymi nabożeństwami na grupie. To będzie początek końca. Musimy tak pilnować naszych spotkań, abyśmy mogli zachęcać wszystkich uczestników do spotkania, do wypowiedzenia się, do odezwania się, do podzielenia się tym, co każdy z nas nosi w swoim sercu. Dlatego też wiem, że pastor i grupa starszych przygotowuje materiały, które będą rozdawane przed spotkaniami małych grup. W tych materiałach będą pytania, które będą pomagały nam nawiązać rozmowę i dyskusję. Zachęcam was do spróbowania. Ważne jest to, abyście spróbowali. Nie musisz deklarować, że w tej grupie będziesz musiał spędzić kolejny rok czy kilka lat swojego życia. Myślę, że każdy z nas powinien dać sobie szansę i spróbować przez 2-3 miesiące spotkać się w tej grupie, zwłaszcza ci z nas, którzy wiernie chodzą tutaj na nabożeństwa, którzy uczestniczą w życiu tego kościoła, tego zboru, ale nigdy tak naprawdę niczego nie doświadczyli poza nabożeństwem. Jeżeli myślisz, że to ci wystarczy, to chcę powiedzieć ci, że nie. Nie uczestnicząc w małych grupach, rozmijasz się z wielkim błogosławieństwem, które płynie przez małe grupy. To jest pierwsza rzecz, którą robimy na spotkaniach grup domowych. Rozważamy Słowo Boże. Co robimy jeszcze? Uczymy się kochać innych ludzi w praktyczny sposób. Boże Słowo, rozważanie, nazwijmy to inspiracją, czy brutalnie teorią. A tu mamy praktykę. Dlaczego? Bo Boże Słowo mówi, znowu dzieje apostolskie nam wskazują ten kierunek, że z oddaniem trzymali się nauki apostołów, o tym już mówiliśmy, żyli we wspólnocie. Żyli we wspólnocie. Kochani, nie można kochać tłumu. Nawet tego tłumu, bo tutaj możemy nazwać się tłumem, który tutaj jest.
Nie można kochać tłumu, ale można kochać kilka osób, które są wokół nas i tworzą małą grupę. Mała grupa to jest takie laboratorium. To jest poligon, na którym uczymy się w praktyczny sposób kochać. To jest takie bardzo doniosłe słowo, ale bym powiedział, zacznijmy od tego, znosić się nawzajem do siebie. Uczymy się komunikować ze sobą. Uczymy się rozwiązywać konflikty. Uczymy się jeden drugiego, bo każdy z nas funkcjonuje w inny sposób. Celem numer jeden naszego życia jest nauczyć się kochać drugiego człowieka. Bóg nas tutaj postawił na ziemi po to, abyśmy my nauczyli się kochać innych ludzi. Moglibyśmy sobie postawić pytanie, dlaczego Bóg od razu nas nie zabrał do nieba, jak nas stworzył? Dlaczego nam tutaj każe spędzić te kilkadziesiąt lat w trudzie, znoju, w różnego rodzaju wyzwaniach, problemach, tragediach? Dlaczego? Bo chce, abyśmy nauczyli się kochać. Kiedy zapytano Jezusa, jakie jest największe przykazanie, wiecie, jak Jezus odpowiedział, prawda? Jakie jest największe przykazanie? Abyśmy miłowali, abyśmy kochali Boga i drugiego człowieka tak, jak siebie samego. Dlatego celem numer jeden naszego życia jest nauczenie się kochać. A nie można nauczyć się kochać, jeżeli nie będziesz otoczony ludźmi. Jeżeli nie będziesz otoczony ludźmi, z którymi będziesz miał jakąś relację ze sobą, abyś mógł praktycznie odnosić się do tych ludzi. Nie można kochać w pojedynkę. Nie da się tego zrealizować, jeżeli tylko będziemy przychodzić na niedzielne nabożeństwo, przeżywać fantastyczne chwile, odchodzić do domu i żyć przez tydzień czasu w swoim kręgu, w swojej rodzinie, w swoim miejscu pracy, nie mając relacji ze swoimi braćmi i siostrami. Wtedy się nie rozwijamy. Wtedy żyjemy tak, jak żyją ludzie w świecie. Dlatego potrzebujesz mieć ludzi wokół siebie. I dlatego potrzebujemy małych grup domowych. Ludzi wokół siebie i powiem wam tak. Potrzebujemy zwłaszcza ludzi wokół siebie, którzy nas nie będą zachęcać albo którzy nam nie będą ułatwiać ich kochania. Tych ludzi potrzebujemy szczególnie w naszych grupach. Ci, którzy zwłaszcza nie są łatwi do kochania. Łatwo jest kochać taką osobą, jaką ty jesteś. Każdy z nas tutaj. Ty jesteś, tak powiem kolokwialnie, spoko. Nie ma żadnych wad, humorów, nie masz dziwnych przyzwyczajeń, stanów lękowych. Jesteś osobą naprawdę łatwą do polubienia i do pokochania. Ale wiesz co? Osoba, która siedzi koło ciebie, tak po cichu ci powiem, ta osoba jest naprawdę pokręcona. Ten twój sąsiad. I dlatego mówię, musimy nauczyć się kochać ludzi, zwłaszcza tych mało zachęcających do kochania. W każdej grupie, i to jest, tutaj bym chciał powiedzieć, żeby tego znowu nie osładzać tak, że będzie miód, że będzie bezproblemowo. W każdej grupie, jak zaczniemy się spotykać, jak zaczniemy mieć ze sobą regularny kontakt, będą ludzie, którzy będą nam działać na nerwy. I to jest bardzo ważne. Możesz ich nazwać osobami wymagającymi ekstra porcji łaski, aby ich polubić, żeby już nie powiedzieć pokochać. Ale potrzebujemy tej łaski. Potrzebujemy takich właśnie ludzi, bo oni są jak papier ścierny, który nas drapie po plecach, pod włos. Ci ludzie nam są bardzo potrzebni. Być może oni nie mają takich umiejętności komunikacji, jak ty masz. Być może nie znają tych norm otrzymywania właściwie odległości, kiedy rozmawiamy ze sobą i kiedy ona mówi, to czujesz jej oddech albo coś więcej na swoim policzku. Może to będą ludzie, którzy będą gadułami. Może to będą ludzie, którzy będą ciągle narzekać.
Ale potrzebujemy tych ludzi wokół siebie po to, aby nauczyć się kochać. Zwłaszcza wtedy, pamiętaj o tym, kiedy będziesz sobie stawiał pytanie, co ja tu robię? Po co ja tutaj się kręcę wokół tych ludzi, którzy mnie wkurzają? Mówię po to, abyś mógł nauczyć się ich kochać. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jeżeli będziesz w grupie, a zachęcam cię, abyś był, ty także jesteś w tej grupie po to, aby inni mogli nauczyć się kochać cię. Aby inni mogli nauczyć się ciebie tolerować. Twoje humory, twoje foszki, twoje różnego rodzaju przywary, które przynosimy ze sobą na grupę. I powiem wam taką fajną rzecz. Im więcej zaczynamy ze sobą przebywać, tym te humorki, foszki i inne przywary zaczynają wychodzić na wierzch. Na pewno przez pierwsze spotkanie będzie super. Bo będziemy trzymali fasadę, maskę, urodziny u cioci, wiadomo, trzeba się zachować. Ale jeżeli grupa będzie się rozwijać, jeżeli będziemy nawiązywać ze sobą relacje, być może spotkamy się poza grupą, pójdziemy gdzieś na obiad, do kina, być może pójdziemy gdzieś razem, wyjedziemy. Zaczniemy, zobaczymy, jakie mamy charaktery, bo my tak naprawdę siebie nie znamy, będąc ze sobą tutaj tylko przez kilka godzin w niedzielne przedpołudnie. Tak więc jest jedno słowo, które jest na to, co chcemy doświadczać. Tym słowem jest społeczność, tym słowem jest wspólnota, miłość. I dlatego zachęcam wam, miłość to jest wybór. Miłość to nie jest uczucie, dlatego że gdyby była miłość tylko uczuciem, to przy wyparowaniu uczucia możemy powiedzieć, że nie ma miłości. I tak ma miejsce, kochani, w świecie. Widzimy o tym, że miłość jest równoznaczna z uczuciem, ale Bóg tak nie postanowił, bo Bóg nam powiedział, Bóg nam przykazał, że mamy miłować, mamy kochać. A jeżeli Bóg nam nakazuje kochać, to bez względu na uczucia. Bez względu na to, co gdzieś się tam w naszym środku kotłuje. Nie możemy rozkazywać uczuciu, ale możemy podjąć decyzję. Możemy nakazać, możemy postanowić, możemy mieć wybór, że chcę uczestniczyć w grupie domowej, w małej grupie. I dlatego zachęcam was, abyście podjęli taką decyzję. Jeśli jeszcze jej nie podjęliście. Okej, dziękuję bardzo. O, przechodzimy do następnego punktu, co robimy na grupie i to będzie o wiele przyjemniejsze. Na grupie spożywamy posiłki. Jemy i pijemy, tak krótko mówiąc. Innymi słowy, również staramy się postępować z tym, co nam mówią Dzieje Apostolskie. A co mówią? Mówią tak, że oni trzymali się nauki apostołów, żyli we wspólnocie i dzielili się chlebem. A w innym fragmencie mówi, że dzielili się chlebem z radością i z otwartością spożywali wspólnie posiłki. Być może nie tylko chleb. Tak więc grupa domowa musi być wokół stołu. Powiedziałem już, że w grupie domowej nie siedzimy w rzędach, no bo jak to będzie możliwe? Siedzimy w kręgu, a w środku tego kręgu jest stół. A ten stół jest zastawiony herbatą, kawą, sokami, tylko tyle, oraz różnego rodzaju innymi posiłkami. Zależy, co postanowi grupa. Zależy, jak bogatą ma lodówkę gospodarz. Jedzenie na grupie jest bardzo ważne. Jeżeli popatrzymy na Jezusa, to widzimy, że Jezus spędzał i nauczał bardzo dużo czasu albo ucztując, siedząc gdzieś wśród ludzi i spożywając posiłek, albo będąc w drodze, idąc z jednego miejsca do drugiej. Tam, czytając Ewangelię, widzimy, jak często Jezus właśnie uczył w takich sytuacjach. Dlaczego? Jest to bardzo proste. Dlatego, że kiedy jemy, kiedy pijemy, kiedy razem ruch mamy przy stole, to wtedy napięcie spada, bariery opadają, filtry opadają, zaczynamy czuć się swobodnie i normalnie.
Dlatego bardzo ważne jest, aby na spotkaniach małych grup przygotować malutki poczęstunek. To nie musi być nic wielkiego, ale coś, z czym moglibyśmy rozpocząć nasze spotkanie, wejść w tą atmosferę z różnych miejsc, do których przychodzimy. Ciekawy jest ten werset 26, który mówi o tym, że dzielili się chlebem z otwartością, z radością oraz z otwartością spożywali wspólnie posiłki. Ja nie wiem, że to nie będzie standard, ale to jest bardzo ważne, co tu pisze, że dzielili się z otwartością. Dlatego, że to nam mówi o tym, że te domy były otwierane i była w nich hojność do dzielenia się tym, co mamy do spożycia. Hojność tu jest bardzo fajnym słowem, bardzo fajnym kluczem. Czyli to znaczy, że gospodarz nie zostawia najlepszych kawałków, kiedy grupa się już straci, a potem wyjmuje i zaczyna robić sobie kolację, tylko że otwiera i hojnie serwuje tym, co ma. Tak tylko dla żartów. My tak naprawdę robimy tak, że my, spotykając się po domach, razem zrzucamy się na jakiś posiłek albo każdy coś troszkę przynosi. Wiadomo, tak, żeby nie było to obciążeniem dla tego domu, w którym mają miejsce spotkania. Ale jest to służba, jest to błogosławieństwo i dlatego myślę, trzeba mieć to na uwadze. I pamiętajcie o tym, jedzenie jest bardzo ważne także dla duchowego rozwoju, bo ono nas otwiera do rozmowy, otwiera nas jeden na drugiego, wtedy, kiedy jemy, pijemy, kiedy mamy wtedy fajną atmosferę. A o fajną atmosferę nam również chodzi na spotkaniach grup domowych. Idziemy dalej. Co jeszcze robimy? Modlimy się o siebie. Oczywiście, że tak. Czytamy Biblię, uczymy się kochać, znosić nawzajem, jemy wspólnie posiłki i modlimy się o siebie. Dlatego, że oni razem się modlili. Trzymali się nauki, żyli we wspólnocie, dzielili się chlebem i razem się modlili. Jest dziwna moc w tym, kiedy naśladowcy Jezusa, wierzący, spotykają się ze sobą po to, aby się modlić. Jezus w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale, 19 wersecie powiedział: jeszcze raz was zapewniam, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwaj z was, tu na ziemi, jednomyślnie będą o coś się modlić, mój Ojciec w niebie spełni ich prośbę. I grupy domowe są miejscem wsparcia duchowego, kochani. Wsparcia duchowego. Jest grupa osób, która lepiej się zna, która zna swoje problemy, która wie, z czym w danym momencie, w danej chwili, w danym miesiącu, tygodniu, dniu każdy z nas się zmaga. Ktoś stracił pracę, ktoś jest chory, ktoś otrzymał fatalną diagnozę, ktoś ma problemy w szkole. Jesteśmy po to, nie po to, żeby nieść ten ciężar na własnych barkach, ale mamy siebie nawzajem. I po to również jest grupa, aby się modliła o siebie, także w tygodniu. Dzisiaj mamy komórki, mamy grupy na WhatsAppie, na których komunikujemy się ze sobą, zachęcamy się wersetami. Dzięki temu ja nawet będąc w pracy otrzymuję taki werset, on mnie zachęca. Otrzymuję jakieś ciekawe informacje o tym, co się dzieje w mojej grupie u innych ludzi. To mnie zachęca. Modlimy się w grupie i modlimy się o grupę. I kolejna fajna rzecz, gdy chodzi o modlitwę. Uczymy się modlić. Być może masz problemy z głośną modlitwą pośród innych ludzi. Być może nie wiesz, w jaki sposób dziękować Bogu. Będąc razem z innymi w jednej grupie, zaczynasz obserwować i uczyć się. I twój duchowy wzrost zaczyna mieć miejsce. Rozwijasz się, zmieniasz się. A o to właśnie w tym wszystkim nam chodzi w naszym uczniostwie, w podążaniu za Chrystusem. I ostatnia rzecz, o którą robimy w grupach. W grupach zachęcamy się wzajemnie. Staramy się praktykować bezinteresowność i wyzbywanie się samolubności. To jest to, o czym ja mówiłem w tej przypowieści, kiedy Kościół stracił to drugie skrzydło i zaczął obrastać w tłuszcz i spędzał więcej czasu w kurniku.
Musimy się wyzbyć. Musimy wyjść z tego kurnika, jeżeli jesteśmy w nim. I zacząć po prostu praktykować inny sposób bycia chrześcijaninem. Właśnie od tego, że zacznę, dołączę do małej grupy, w których postanowię, że będzie moją duchową rodziną. I w tej rodzinie będę uczył się bezinteresowności. Dlaczego? Dlatego, że czytamy w Dziejach Apostolskich dalej. Natomiast wszyscy wierzący przebywali razem i dzielili się tym, co mieli. Mieli środki, bo sprzedawali swoje majątności, posiadłości i wspomagali innych wierzących w zależności od potrzeb. To jest fajne słowo, w zależności od potrzeb. To znaczy w praktyczny sposób. Przykłady? Małe grupy, grupy ludzi, którzy są wokół siebie, wspierają się w różnych sytuacjach. Odwiedzają się wtedy, kiedy ktoś jest chory w szpitalu. Organizują różnego rodzaju wsparcie, kiedy ktoś potrzebuje nawet wsparcia materialnego. Ktoś potrzebuje, aby komuś wyświadczyć przysługę, przywieźć coś, odwieźć coś, załatwić coś. To jest pierwsza grupa, do której ludzie się zwracają o pomoc. Jeżeli grupy się będą rozwijać, odciążamy pastora, który nie musi wiedzieć o wszystkich rzeczach, które mają miejsce w zborze, ponieważ tam w zborze są ludzie, którzy nawzajem troszczą się o siebie, mają o siebie staranie. U nas, powiem ten przykład, którym się dzieliłem z pastorem przed nabożeństwem, mieliśmy taką bardzo smutną, tragiczną historię w naszym zborze w zeszłym roku. Nawrócił się może, nie wiem, 2 lata wcześniej, może mniej, nie pamiętam. Razem ze swoją żoną, wtedy mieszkali razem, bez ślubu, weszli do naszej społeczności, przeżywali wspaniałe chwile, poprosili o ślub, zawarli związek małżeński błogosławiony przez pastora. Wszystko się wydawało, że jest okej, a jednak nie było okej, bo w pewnym momencie, pewnego, chyba to był majowy dzień, dostaliśmy informację w niedzielę rano, że on nie żyje. I wiecie co? W tej całej tragedii ta nasza siostra, kochana kobieta, została otoczona w niesamowity sposób. Nie tylko przez zbór, bo zbór oczywiście się modlił za nią. Był cały czas informowany. Ale przede wszystkim ona została otoczona przez grupę ludzi, którzy z nią się i z jej mężem spotykali przez poprzednie miesiące w małej grupie. Oni z nią byli, oni ją zapraszali. To był okres przed wakacjami. Zaprosili ją do Świnoujścia na tydzień, na kongres naszego kościoła. Zaprosili ją na tydzień w góry. Ta kobieta nie musiała zostawać sama ze swoją córką, tylko została otoczona miłością. I o to nam wszystkim chodzi, że to nie pastor, który organizował. Oczywiście pastor był, prowadził formalnie wiele rzeczy, ale podskórnie ta sytuacja sprawiła, że ludzie jeszcze bardziej ze sobą się zwarli, jeszcze bardziej byli bliżej siebie i pomagali sobie nawzajem. Kiedy czynimy te rzeczy, uczymy się bezinteresowności. Robimy to nie dla siebie, nawet nie robimy tego dla naszej rodziny. Robimy to dla osób, które mają potrzebę, bo są wokół nas. I wiecie, abyśmy naprawdę stali się takimi, jakimi chce Bóg, abyśmy się stali, to jest bardzo ważne, abyśmy wyszli z naszego kręgu bezpieczeństwa. A żebyśmy wyszli z tego kurnika, którym być może indywidualnie siedzimy, bo jest nam tam wygodnie, mamy tam naszą strefę bezpieczeństwa, nikt nam nie wchodzi z butami w nasze życie, jest nam dobrze. Ale Bóg stworzył ciebie z pewnymi zdolnościami, umiejętnościami, obdarowaniami po to, abyś mógł usługiwać innym ludziom bezinteresownie, kosztem swojego czasu, może kosztem swoich środków materialnych. Jesteśmy w to wyposażeni. Musimy to po prostu używać. I grupa jest podstawowym miejscem, powiem komórką, w której możemy testować nasze obdarowania,
Możemy próbować w czym, co nam najbardziej odpowiada. Pierwszy list Piotra mówi takie bardzo fajne słowo. Bez narzekania okazujcie też innym gościnność. I tu uwaga dla tych, którzy myślą, żeby otworzyć swój dom. To jest słowo do was. Bez narzekania okazujcie innym gościnność, bo to jest okazywanie gościnności, kiedy otwieram swój dom na spotkania grupy. Ale dalej. Każdy z was otrzymał od Boga jakiś dar. Spożytkujcie go. By co? By dzięki temu zarobić jeszcze więcej pieniędzy? Nie. Spożytkujcie go, pomagając innym. Nasze zdolności powinny przynosić korzyści innym ludziom. Tak Bóg nas ukształtował, zwłaszcza nas, jak wierzących. Gdzie możesz wykorzystywać te zdolności? Tylko w małej grupie. Tam, gdzie jest 3, 4, 5, 8 osób. Tam, gdzie się możesz pokazać, odkryć, pokazać swoje umiejętności. A być może Bóg sprawi, że będziesz mógł wykorzystywać te umiejętności na szerszym forum. Tutaj w zborze albo gdzieś poza zborem i Bóg poprowadzi cię do innych miejsc, abyś tam wykorzystywał swoje obdarowania. Ale kochani, bardzo ważne słowo. Wyjdźmy ze swojej strefy bezpieczeństwa, ze swojej strefy komfortu. Ja wiem, że zachęcanie do tworzenia grup domowych jest bardzo ryzykownym przedsięwzięciem, bo zachęcamy robienia czegoś, co jest kontrkulturowe, przeciwkulturowe. Nasza kultura mówi nam, abyśmy byli niezależni, że nikt nie ma prawa wchodzić w nasze życie. Ja sam nim steruję i ja decyduję. A my mówimy nie, przeciwnie. Bóg stworzył nas, abyśmy byli od siebie zależni. Abyśmy byli jedni drugim, wzajemnie, jeden drugiemu. Ale żeby to czynić, musimy mieć świadomość. Musimy pamiętać, że będzie niekiedy bolało, że niekiedy będzie trudno, ale to właśnie jest wychodzenie ze swojej strefy bezpieczeństwa, komfortu. Kiedy ktoś będzie mi mówił coś, być może ktoś będzie mi jakąś uwagę powie, to jest też wychodzenie ze strefy bezpieczeństwa. I na koniec, kochani, chciałbym was zachęcić. Wiem, że niektórzy z was myślą o tym, ponieważ tworzymy teraz te tygodnie mówienia, jak bardzo ważne jest dla naszego Kościoła, jak i dla naszego indywidualnego duchowego życia. Ja tutaj mówiłem nie o Kościele, ja tu mówiłem o naszym duchowym życiu. To jest ważne do mojego duchowego życia. Jeżeli chcę być uczniem Chrystusa, muszę być w grupie, w małej grupie. I chciałbym was zachęcić. Być może odczuwasz lęk, dyskomfort na myśl, że masz dołączyć do grupy osób, których tak naprawdę nie znasz. Nie wiesz, jak zareagują. Nie wiesz, czy będziesz miał odwagę się odzywać. Ale zauważ, i chciałbym teraz przejść przez kilka ciekawych fragmentów, o których mówi Boże Słowo, które używa słowa nawzajem. Wzajemnie i jeden drugiego. Pierwszy list do Tesaloniczan 5:11. Podnoście się nawzajem na duchu i umacniajcie się w wierze, co zresztą już czynicie. Możemy się podnosić na duchu tutaj, w tym miejscu, ale kiedy? 15 minut po nabożeństwie? 15 minut przed nabożeństwem? Generalnie nie mamy na to miejsca. My musimy się podnosić na duchu i umacniać wierzę codziennie, co tydzień. Zobaczmy następny fragment. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, abym ja, czy to gdy przybędę i ujrzę was, czy też będąc daleka, mógł usłyszeć o was, że trwacie mocno w jednym duchu, jednym sercem, walcząc wspólnie o wiarę w Ewangelię. Idźmy dalej. To jest piękny fragment. Troszczmy się o siebie nawzajem. Zachęcajmy się do okazywania miłości i do dobrych czynów. Grupa domowa, jak ulał. Tego nie zrobimy tutaj w kościele, moi bracia i siostry. Nie opuszczajmy naszych spotkań, jak to się stało zwyczajem niektórych, ale dodawajmy sobie otuchy, tym bardziej, iż widzimy zbliżający się dzień powrotu Pana.
I następny fragment. Jak przyjęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie. Zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono. Kochani, chciałbym was zachęcić. Ja wiem, że to jest nowy rozdział, to jest zmiana pewnej kultury, pewnego myślenia, ale korzyści są niesamowite. Jesteśmy Kościołem, który Bóg stworzył, aby miał dwa skrzydła. I to skrzydło grup domowych Bóg musi w nas umocnić. Bóg musi dać nam Ducha Świętego, bez którego nic nie będzie tak naprawdę mogło być dobrze zrobione. Ale my musimy także przyłożyć do tego naszą rękę. Musimy chcieć, musimy mieć pragnienie, bo to będzie także służyło naszemu duchowemu życiu. I tego wam wszystkim serdecznie życzę. Abyście spróbowali, doświadczyli, abyście szli naprzód jako uczniowie Chrystusa. Amen.